Modernizacja szpitala regionalnego w Kołobrzegu dofinansowana jest z funduszy europejskich, w ramach których wykonano już między innymi przebudowę głównego wejścia do szpitala. Teraz trwają prace przy budowie nowej izby przyjęć. Jesteśmy w końcowej, można tak powiedzieć, w końcowym etapie rozbudowy i remontu izby przyjęć, ogólnej izby przyjęć. Znajdujemy się teraz w poczekalni, która faktycznie, jak Państwo byli ponad pół roku temu, to dopiero były robione fundamenty. Teraz już mamy zamkniętą kubaturę. Powierzchnia tylko samej poczekalni w nowej izbie przyjęć ma blisko 300 metrów kwadratowych. Poprzednia liczy ich zaledwie 18. W tym miejscu, w którym jesteśmy, będzie poczekalnia, będzie rejestracja pacjentów i pacjenci, którzy mają skierowanie do szpitala, będą oczekiwać na badanie i na decyzję o przyjęciu do szpitala i dalszym leczeniu. Powierzchnia medyczna izby przyjęć też zdecydowanie się powiększyła. W ramach tej izby przyjęć będą boksy do badania pacjentów, będzie sala obserwacyjna, będzie również sala reanimacyjna. Nowo powstała część szpitala będzie na poziomie europejskim, mówi Jacek Goliński. To największa inwestycja w historii kołobrzeskiego szpitala. Ostatnim elementem w ramach przebudowy placówki ma być remont podjazdu dla karetek. Ze względów logistycznych, ze względów bieżącego działania szpitala będzie nowy podjazd w tym miejscu, który jest zmodernizowany, wyremontowany troszeczkę z innymi wejściami na teren szpitala. Organizacja przyjęć do szpitala będzie też inna, o czym w niedługim czasie poinformujemy. Zmianie ma ulec także infrastruktura z tyłu budynku szpitala. Będą remontowane drogi dojazdowe, będzie plac przed szpitalem też wyremontowany, wyasfaltowany. Będą zwiększone parkingi. Myślimy też o parkingu takim z drugim poziomem przez inwestora zewnętrznego, ale to jest kwestia, myślę, że niedalekiej przyszłości. Powierzchnia w szpitalu powiększyła się nie tylko o nową izbę przyjęć. Inne elementy szpitala poprzez sterylizatornię, aptekę, centrum diagnostyczne, właśnie podjazd, chirurgiczną izbę przyjęć, także te inwestycje dobiegają końca. Prace przy przebudowie szpitala regionalnego w Kołobrzegu mają się zakończyć w przyszłym roku, tak żeby w drugiej połowie 2021 roku nowa izba przyjęć oraz inne remontowane części szpitala mogły zostać oddane do użytku.